Mam nadzieję, że dla tych osób, które wzięły dzisiaj udział tutaj w tym spotkaniu, wyciągną coś dla siebie, bo też po to są, wydaje mi się, takie spotkania, żeby ktoś, kogoś można było zarazić jakąś energią, która motywuje później do dalszego działania. 10 lat to kawał historii, to mały jubileusz, a to przede wszystkim tematyka, która koncentrowała się na motywacyjnej wartości sportu w edukacji, wychowaniu i życiu. To wydobywanie wartości ze sportu, które trwa już 10 lat, myślę, że ma sens. Dowodem na to jest liczba i studentów, i uczniów, laureatów 10. Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. I myślę, że warto to kontynuować. Dzisiaj też było widać, jak ważna jest motywacja, kiedy pojawiają się bohaterowie sportu, z którymi ci młodzi ludzie nagle, od których właściwie mogą się dowiedzieć, jak tak naprawdę wejść w to sportowe życie. Udało się zaprosić i Bartka Jureckiego, i Łukasza Piszczka, ale też Madzie Zych. Myślę, że osoby, które w naszym środowisku są znane, lubiane, ale przede wszystkim zaprosiliśmy ich po to, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami, jak radzą sobie ze stresem, jaką rolę w ich życiu odgrywa i sportowym, ale tym prywatnym motywacja, w jaki sposób potrafią ze sportu wydobywać wartości i przenosić je na sferę codziennego życia. W naszej szkole WF jest na bardzo wysokim poziomie rzeczywiście. Bardzo dobra jest współpraca właśnie mnie jako teologa z WF-istami naszej szkoły. Dużo wartości i dużo pracy dobrej, wychowawczej nasi WF-iści robią. To przygotowanie do tej olimpiady było trudne, bo wszyscy mówią, że jak jubileuszowa, no to zawsze ten poziom trudności jest wyższy. Dużo czasu. I z jaką grupą pani pracowało? Pracowałam z 14 osobami. Spotykaliśmy się nie za często. Duża praca była indywidualna. Spotykaliśmy się z uczniami, żeby powtórzyć materiał. Na czym polega? Na tym, że ja przygotowałam swoje notatki, młodzież swoje i dyskutowaliśmy, pytaliśmy siebie nawzajem. Jak się przygotowywałeś? Jaki był dla ciebie ten materiał w tym roku? Bo dotyczył zupełnie też innych kwestii. Materiał był dla mnie ciekawy, bo ja interesuję się na co dzień koszykówką, także czytało mi się to przyjemnie. No i praca polega tak naprawdę na tym, żeby po prostu czytać to, starać się zapamiętać jak najwięcej, albo też na posiadaniu jakiejś takiej własnej wiedzy życiowej. Co sprawiło ci zatem najwięcej kłopotów? Bo były i pytania otwarte, było też sporo tych pytań zamkniętych. Pisało mi się dobrze. Najtrudniej chyba jest odpowiedź na takie pytania bardzo szczegółowe, nawet jeśli są zamknięte, to czasami mogą być podchwytliwe, trudno jest na jakieś odpowiedzieć, ale takie otwarte też mogą sprawić wiele trudności, kłopotów, zależnie czego dotyczą. Które pytanie zapamiętasz tak na dobre z tej olimpiady? Pamiętam, że na końcu była taka dłuższa wypowiedź do napisania, odniesienie się do też własnych doświadczeń, do tego, jak porażki mogą uczyć człowieka. Ci młodzi ludzie szukają bardzo często idoli, a wy jako sportowcy jesteście w ich życiu bardzo często od tych najmłodszych lat, zwłaszcza wy, kiedy odgrywacie główne role w takich międzynarodowych, prawda, aspektach reprezentacyjnych. Też byłem kiedyś dzieckiem i też jeszcze może to nie było aż tak bardzo rozwinięte, jak jest teraz, że jest taki może większy dostęp do zawodników, którzy grają na profesjonalnym poziomie, bo jednak te social media ułatwiają ten dostęp. Ale na pewno jest to wartościowe spotkanie. Sam u siebie przecież w klubie też masz kolejne młode pokolenia nowych piłkarzy. Jak się zmieniła ta mentalność? To chociażby kiedy ty zaczynałeś mając te parę lat, a teraz ci młodzi chłopcy, oni mają zupełnie inny świat przecież, przed sobą inne możliwości. No tak, jednak znak czasów, różny dostęp do telefonów czy do gier komputerowych jest bardziej powszechny i można z tego z większą swobodą skorzystać i teraz naszym zadaniem jest to, żeby starać się wyciągnąć te dzieci do sportu, żeby zachęcić ich do tego, żeby uprawiały ten sport, żeby wychować je przez sport i pomóc przez to na pewno w dorosłym życiu. Czy w świecie tak młodego człowieka też jest miejsce dla sportowych idoli? Czy takowych również masz i czy z nich między innymi też czerpiesz wzorce dla siebie? No ja myślę, że każdy ma jakiś swoich idoli. Ja też mam wielu idoli, na przykład Robert Lewandowski. Z takich ludzi po prostu bierze się jakieś tam wzorce, jakieś zachowania i stara się ich naśladować, osiągnąć tak samo dużo jak oni.
No właśnie, mówiliśmy tutaj dużo o motywacji. Co ciebie motywuje w życiu, w pracy, skoro nie tylko sport, no ale przecież przed tobą bardzo dużo nauki jeszcze. Myślę, że jakaś chęć rozwoju, po prostu osiągnięcia jak najwięcej, poprawy swoich wyników. Uczniowie z całej Polski brali udział w tegorocznej edycji. To cieszy, bo i Kętrzyn, i Mielec, i Wałbrzych, i Pajęczno, i Katowice, Włodzisław, prawie cała Opolszczyzna. Rośnie nam ta olimpiada, bo też i nagrody są, myślę, zacne, bo trzeba tych uczniów dopingować, motywować nagrodami do udziału w takiej olimpiadzie. Na poziomie szkolnym wzięło udział ponad 1600 młodych ludzi. Mamy też wsparcie wielu, wielu sponsorów, którzy od początku są z nami. W tym roku wsparło nas też Ministerstwo Edukacji i nauki. Także cieszy fakt, że ta olimpiada została dostrzeżona. Myślę, że mamy się czym szczycić tu w Opolu i jesteśmy z tego dumni, że takie dzieło, bo to nie tylko moje dzieło, ale wielu ludzi w to zaangażowanych, rośnie, rozwija się i ma sens.